14 września w miejscowości Pąkowo firma Bejos z firmami partnerskimi zorganizowała dni demonstracyjne cebuli z siewu. Na poletku prezentowaliśmy odmiany czerwone, białe i żółte. Na poletkach zademonstrowaliśmy też różnicę przy użyciu nasion precyzyjnych i użyciu nasion precyzyjnych dodatkowo podkiełkowanych. Te różnice ewidentnie pokazują, że nasiona precyzyjne podkiełkowane dały wyższy plon handlowy, udział cebul powyżej 5 był wyższy i mały udział cebul poniżej 5 cebul niehandlowy. Użycie nasion podkiełkowanych, precyzyjnych podkiełkowanych daje duże plony. Na imię Łukasz, pochodzę z Żylechina i uprawiamy cebulę z firmy Bejo w Sedone. Dariusz Siemianowski, Pułonkowo. Uprawiamy odmiany Red Tide. Uprawiam cebulę z firmy Bejo odmiany Heibel. Produkuję cebulę z portfolio firmy Bejo odmiany High Park i Red Tide. Ja się nazywam Grzegorz Pastuszka i mamy zaszczyt, proszę Państwa, dzisiaj gościć u Państwa Siemianowskich, którzy dzięki swojej uprzejmości i gościnności wpuścili nas na swoje pola po to, żebyśmy mogli zaprezentować Państwu kolekcję cebul na Kujawa. Red Lady, jest to typ amerykański i to, co charakteryzuje się ona większym plonem, te zagony są bardziej wypełnione. Sytuacja w całej Europie jest ciekawa. Jeśli chodzi o Holandię, w tym roku powierzchnia uprawy była 10% niższa w porównaniu do zeszłego roku. Korkali, nazwa produktu handlowa, jest to mieszanina soli potasowej i siarczanu magnezu. Wysiana wcześniej z nadziei na to, że część chlorków zostanie wymyta. Ta paleta środków zarejestrowanych do ochrony cebuli zostanie rozszerzona. Po części została już rozszerzona, a po części zostanie. Otóż, drodzy Państwo, o dwóch nowych produktach chciałbym Państwu powiedzieć. I właśnie tutaj śmietka jest tą muchówką, której larwy uszkadzają nam cebulę, to jak wszyscy wiemy. I zastosowanie nicieni, tutaj szczególnie Sternema felci, Sternema carpocapse. Badania, które przeprowadzamy przez ostatnie kilka lat, a tak bardzo mocno skrupulatnie na przełomie ostatnich 2 lat w Instytucie w Skierniewicach pokazują, że działanie protektora, zastosowanie protektora 24 do 48 godzin przed bardzo mocno wpływa na może nie zwyżkę plonu, ale utrzymanie tego plonu. Jeżeli chodzi o nasz produkt, to jest pełna kompatybilność praktycznie z zabiegami fungicydowymi. My tutaj nie wypieramy zabiegów fungicydowych, my tutaj jakby wprowadzamy dodatkowy support na roślinie. Odmiana Wenecja jest to odmiana w typie hiszpańskim. Charakteryzuje się ona wysokim plonem. Patrząc na te zmiany pogodowe, gdzie już w tym roku mieliśmy 7 fal upałów, sprawuje się ona świetnie. Ta odmiana daje mocną łuskę, wysoki plon i można ją sprzedawać na worki do świeżego rynku. Z mniejszych zagęszczeń też nadaje się do obierania. Wenecja. Naszą super nowością prezentowaną tutaj na poletkach jest krokiet w typie hiszpańskim. Wyróżnia go przede wszystkim silny system korzeniowy, który w suche lata i na polach z niedoborem wody daje tą pewność wysokich plonów. Łuska nieco ciemniejsza, ale tutaj
Polon jest naprawdę zachwycający. Wyższa zdrowotność również tej odmiany na choroby grzybowe. Proszę Państwa, chciałbym zaprezentować Państwu odmianę Haisinger. Nasza nowość, jasna łuska, długie przechowanie i super mocny system korzeniowy. Znajdujemy się w gospodarstwie Państwa Siemianowskich, w których to odbywają się dzisiejszego dnia Dni Cebuli. Na tym gospodarstwie mamy sposobność stosować produkty z gamy biologicznej. Mówimy tu o Bacto-G-Stopie. Produkt jest produktem, który ma wspierać zdrowy rozwój roślin i ograniczać presję patogenów chorobotwórczych podczas sezonu wegetacyjnego. Jeżeli chodzi o szerszą ilość informacji na temat tego, w jaki sposób możemy wspierać rośliny podczas wegetacji i w jaki sposób możemy zadbać o kompleksy glebowe przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, zapraszam serdecznie do kontaktu z naszymi doradcami lub bezpośrednio ze mną. Dzisiaj mieliśmy możliwość zaprezentowania producentom rozwiązań w zakresie ograniczania śmietki poprzez zastosowanie pożytecznych nicieni z gatunków Steinmeria carpocaspse i Steinmeria feltie, znajdujących się w preparatach Entonem oraz Capsanem, oraz możliwości ograniczania występowania wciornastka w uprawie poprzez zastosowanie kontaktowego biologicznego fungicydu NoFly. W tym rejonie prowadzimy gospodarstwo o powierzchni 140 hektarów. Główną uprawą jest cebula czerwona. W tym roku uprawiamy cebulę na powierzchni 50 hektarów, z czego 47 to zajmuje cebula czerwona. Główną odmianą jest Red Tide, którą można przechowywać nawet do czerwca. Ten sezon w uprawie cebuli był dość trudny. Złożyło się na to sporo stresów, kilka fal upałów, presja wciornastka. Udało się uzyskać dobry plon, około 45 ton z hektara. Obecnie za mną jest zebrane około 9 hektarów. Głównie sięgam po nasiona Red Tide ze względu na dobrą jakość przechowalniczą, wysoką zdrowotność. Klan Siemianowskich. Witamy serdecznie. Wojciech Kopeciara. Powiedzcie, dziadek zaczyna, wiem, że było 9 hektarów. Tak jest. Ojciec? Pod 18. A teraz ponad setka, co? 140 teraz. Głównie w gospodarstwie? Głównie uprawa cebuli czerwonej. Około 50 hektarów cebuli, z czego 47 cebula czerwona. Wiem, że główną, to jest Red Tide. Numer jeden w przechowalnictwie. Tak. Przechowujemy tak naprawdę do czerwca. Nie wiem, czy wiecie, gmina Rojewo to jest jakieś 218 hektarów cebuli. W całej gminie Rojewo. To 1/4 tak. To praktycznie u was. No tak, by wychodziło właśnie. Powiedzcie, bo stara prawda jest taka, ile wyniosłeś, tyle włóż z powrotem. W gospodarstwie były krowy, sami wiecie. Tak. Jak to się stało, że nawozy z jary znalazły się w gospodarstwie? Nawozy z jary nie są tanie. Nie są tanie. Ale widać rezultat w plonie, jakości towarów. Dobrze rozpuszczane, przyswajalne przez rośliny. To co, na i zielono? Widać to później plonowo, że... Na zielono pewnie kompleks. Jara kompleks, tak. Poza tym? Krystalon. To do opryskiwacza. Opryskiwacza. Saletry wapniowe? Też. Unika kalcjum. Czyli cały komplecik. Jarabela. Nie ma co się dziwić, że takie piękne widoki. I w przechowalni też od wapniowek to się trzyma, jeszcze w czerwcu też sprzedajcie. No właśnie, no tak. W stacie transportu tu w czerwcu. To co, pozdrawiamy wszystkich producentów. Pozdrawiamy. Co?